Dyrektor tego Caritasu zaoferował pomoc w prowadzeniu, powiedzmy, że i noclegowni, i mieszkań chronionych. Dwa obiekty mamy do zaproponowania temuż Caritasowi. To jest na ulicy Okulickiego, tam gdzie jest dawna siedziba PSL-u, i ewentualnie na ulicy Wąskiej, to jest pół dom. Chcielibyśmy, żeby w piwnicach była pralnia i łaźnia, miejsca noclegowe, ewentualnie takie miejsca dla osób, które znalazły się w potrzebie różnej sytuacji. Oba budynki wymagają remontu, który wspólnie przeprowadzony zostanie przez Caritas i Gminę Miejską Wałcz. O ile oczywiście koszaliński Caritas twierdzi, że jeden z nich nadaje się do modernizacji i będzie można go zaadoptować. Ostateczna decyzja zapadnie w styczniu.